Jezus mówiąc: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Ostatni raz z Toskanii. Ewangelii Jana, 4 rozdział i werset 13 i 14. Przed chwilą widzieliście taką fajną, tutaj starą studnię. Studnia jest co prawda zamknięta i nie otwierałem jej. No bo po co mam ją otwierać? Gdzieś tam jeszcze wpadnie, za tym jest ciężka ta pokrywa. Ale myślę, że w jakiś sposób ta studnia pokazuje i unaocznia nam to, co faktycznie się wydarzyło, kiedy Pan Jezus rozmawiał z Samarytanką. Na pewno wielu z nas zna tą historię i zna ten moment, i zna ten cały kontekst tego, że tak naprawdę była to taka pora, kiedy właśnie większość ludzi nie chodziło, bo było dosyć, gorąco. Było to na pewno dla niej wysiłkiem, żeby taką wodę gdzieś sobie naczerpać, tak jak ta studnia za mną, no żeby naczerpać na cały dzień, to rzeczywiście trzeba było się trochę naczerpać, nanosić. Studnie nie były, tak jak tutaj, zawsze u kogoś na podwórku, trzeba było sobie do niej dojść. A była z drugiej strony woda czymś koniecznym i niezbędnym dla każdego domostwa. I Pan Jezus mówi o sobie, mówi, że jakby On to źródło może dać nam w nas. I myślę sobie, że z jednej strony jest to piękne i z jednej strony myślę sobie, że jest to czymś szczególnym, taka obietnica, że faktycznie tak może być. A z drugiej strony myślę sobie, czy faktycznie tak jest. Czy faktycznie jesteśmy ludźmi, którzy znają to źródło, którzy korzystają z tego źródła, którzy potrafią z tego źródła czerpać, dla których faktycznie to, co się dzieje w relacji z Bogiem, jest takim źródłem. I myślę sobie, że w jakimś sensie z jednej strony jest to prawda, że faktycznie tak jest, że, no, że relacja z Chrystusem jest takim nieustannym źródłem tego, żeby po prostu, muszę tutaj osę czy tam pszczółkę przegonić z kamery. Jest to pewnym wyzwaniem, żeby nauczyć się faktycznie czerpać z tego źródła na każdy dzień, żeby faktycznie było to tą wodą, która wytryskuje w nas ku żywotowi wiecznemu, żeby nie szukać w cysternach, nie szukać, skądinąd też to jest ciekawe, że biblijny obraz cysterny jest właśnie takim obrazem zniechęcającym. Ta woda była oczywiście lepsza niż żadna, ale no generalnie stęchła. Kiedyś widziałem taką cysternę. Myślę, że mało kto by tam chciał zaczerpnąć z własnej woli wody. Poza takimi sytuacjami, kiedy rzeczywiście musimy. A woda żywa, woda bieżąca jest czymś w ogóle wspaniałym, bo jest świeża, bo jest odświeżająca, bo nie śmierdzi, bo nie żyją w niej jakieś dziwne zwierzątka, a jeśli żyją, to nie wpływa to na jakość wody. Pan Jezus mówi o wodzie żywej, o tym, że jest wodą żywą i że takie właśnie źródło, źródło bijące, niestojące, niestępłe może w nas stworzyć. Życzę nam dzisiaj, w tą niedzielny poranek, żeby faktycznie było to ożywieniem tego źródła. Nasza wizyta w Kościele, nasze karmienie się modlitwą, słowem, karmienie się społecznością z Bogiem, karmienie się tym wszystkim, co sprawia, że faktycznie to źródło w nas bije. Ono bije, ale żeby biło, wiara musi być czymś prawdziwym. Relacja z Chrystusem musi być czymś prawdziwym. I życzę nam, żeby tak faktycznie, nieustannie, nieodmiennie, z tygodnia w tydzień, w każdym z nas się ku żywotowi wiecznemu. Panie, dziękujemy Ci, że to jest możliwe, w Tobie. Daj nam, Panie, oddanie Tobie, daj nam, Panie, czerpać z tego źródła, którym Ty jesteś i nie szukać wody nigdzie indziej. Do zobaczenia.